Wystarczy jeden gest, by lepszy był świat. Wystarczy czyjaś dłoń, by przestać się bać. Więc nie wahaj się i śmiało sięgaj gwiazd. Oto dzisiejszego dnia. Dla nas uczniów klas szóstych to szczególne spotkanie, gdyż żegnamy się z tą szkołą. To nieprawda, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne są także te dni, które są za nami. One pozwolą nam poznać się, poczuć smak sukcesów i porażek. Każdy z nas pozostawi w tej szkole cząstkę siebie. Tu zawiązały się przyjaźnie. Czas bezlitośnie ucieka, ale nie wymarzę z pamięci wspólnie spędzonych dni. Proszę o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy prowadzi. Proszę Państwa, to dzięki Państwu mamy
szkoły na takim poziomie, jaką ma. To dzięki współpracy. To, że Państwo jesteście z nami każdego dnia, a nie od siebie. Dziękuję rodzicom, znaczy Radzie Rodzicom, która bardzo, bardzo nas wspomagała. Ale również dziękuję władzom, już po raz drugi w tym dniu, ponieważ mieliśmy o godzinie 12 zakończenie gimnazjum. Na ręce Pana Burmistrza kieruję serdeczne słowa podziękowania. Panie Burmistrzu, to dzięki prowadzeniu właściwej polityki oświatowej oświata w Karpaczu ma się tak dobrze. Prosimy o jeszcze. Dziękujemy za wsparcie. Tak Pan Burmistrz się uśmiecha, ale to prawda. Gdyby nie było tego wsparcia, gdyby nie było tej mobilizacji, gdyby nie było tych wszystkich projektów, które otrzymujemy i pozyskiwania środków, to oczywiście bylibyśmy daleko, daleko z tym. Za to wszystko dziękuję. Ale dziękuję również wszystkim sponsorom i ofiarodawcom, bo takich również mamy i takich pieniążki właśnie z tego źródła również pozyskujemy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim każdemu sponsorowi. Dziękuję. Dziękuję. Prosimy o zabranie głosu Pana Burmistrza Miasta Karpacza Radosława Jęcka. Rodzice, szanowni, no gratuluję Wam, na pewno jesteście zdziwieni. Brawo. Pani dyrektor, zdziwiłbym się, by Pani nie poprosiła więcej, więc dziękuję. Gratuluję też Państwu, dziękuję nauczycielom, ogonu pedagogicznemu, dyrekcji za ten trud włożony w edukację tej wspaniałej młodzieży. A dla nas tej wiadomości dobra i dobra. Dobra taka, że za dwa miesiące znowu szkoła. I druga dobra taka, że przez te dwa miesiące nie dzieje dużo lodów. Zaczynacie gimnazjum, dajcie czadu. Wszystkiego dobrego. Przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas piątych. Całość, baczność. Delegacja klas piątych do przekazania sztandaru szkoły wystąp. Do przekazania. Zanim staniecie się absolwentami zespołu szkoły podstawowej w Karpaczu, złóżcie uroczyste ślubowanie. Całość, baczność. Uczniowie klas szóstych, do ślubowania. My, uczniowie klas szóstych, absolwenci zespołu szkół w Karpaczu, szkoły podstawowej w Karpaczu, ślubujemy Tobie, szkoło, uczciwie dążyć do wybranego celu i godną postawą rozsławiać Twoje dobre imię. Ślubujemy! Po ślubowaniu. Całość, baczność. Poczet sztandarowy wyprowadzić. Dzisiaj nasze serca przepełnia radość. Nie tylko z otrzymania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, ale też smutek z powodu rozstania. Chcielibyśmy, aby w pamięciach nauczycieli pozostały tylko te lepsze chwile. Choćby było ich mniej, jakieś na pewno się znajdą. Żebyście pamiętali, że nieraz próbowaliśmy sięgać gwiazd i dążyć do celu.
Dlatego posłuchajcie, co chcemy wam powiedzieć w słowach tej piosenki.
Pierwsza majka już za nami. Jak to się mówi, pierwsze koty za płoty. Albo za boisko. Nie filozofuj, tylko czytaj kolejną kategorię. Zaraz. A co ja właściwie robię tu? Zapowiadasz kolejną kategorię. No przecież zapowiedziałem, co ja robię tu. Czyli bujany w obłokach. Nagrodę otrzymuję. Jacek Rydzanek. Karcer Palofi. Adam Maczuga.
Dedykujemy piosenkę wszystkim nauczycielom, którzy są najlepszymi aktorami i grają przed nami wiecznie zadowolonych, uśmiechniętych, którzy świetnie udają, że można z nas coś jeszcze wycisnąć. Ta piosenka jest dla was. Nie wypowiedziane wprost słowa czy uczynki.
Zapraszamy do nas! Nasi najwięksi zapaleńcy i uparciuchy. Nazwij ich jak chcesz. Grunt, że baterie im się nigdy nie kończą. Potrafią uparcie dążyć do swojego celu. Są niesłychanie wytrwali. Jak oni to robią, że im się nigdy paliwo nie kończy? Choćby lato upał, choćby zima mróz. Oni jak to perpetuum mobile, nieskończoność. Czyli? Zapraszamy naszych nie do starcia. Damiana Ciełko. Anila Mino. Thank you.
tak patrzę na nich, to łezka wokół. Czy będzie jeszcze taki rocznik, który będzie jak lokomotywa, który nie ma końca? Oj, będzie nudno w tej podstawówce, oj, będzie. I tak poznaliśmy wszystkich laureatów pierwszej gali Majek 2016. Wszystkich oczywiście, gratuluję! W imieniu wszystkich szóstoklasistów chcieliśmy zadedykować wiersz naszej najważniejszej, pierwszej i największej Majce 2016, naszej pani dyrektor. Czego chcesz od nas, pani, za wychodne dary, za dobrodziejstwa, którymi masz nary. Szkoła cię nie ogarnie, wszędzie pełno ciebie. I świetlicy, i w klasie, i pod dziewiąkami, i lub w niebie. Władzy też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko twoje. Cokolwiek w tej szkole uczeń mieni swoje. Wdzięcznym cię wtedy sercem pani wyznawamy, bo nadto piękniejszej ofiary nie mamy. Tyś pani szkoły całej, tyś porządek zrobiła i do ksera trudną drogę wszystkim otworzyła. Tyś rolety w oknach nowe założyła i pieniążki na wyjazdy nieraz wyłożyła. Za twoim rozkazem nowe sale stoją, a woźni z kotłowni wyskoczyć się boją. Ślubie twojej szkoły chodzą jak w zegarku. Nie znajdzie tu nikt, nigdy nic, żadnego szwarku. Że potrafiły w tych trudnych czasach ciągle nas mobilizować i wspierać. Dziękujemy za trud, starania, cierpliwość i za wyrozumiałość. Zdajemy sobie sprawę, że nie byliśmy wzorowymi klasami, chociaż od tego wzoru nie było znowu tak daleko. Obiecujemy, że nie przyniesiemy wstydu i będziemy się uczyć jak najlepiej. Gratulujemy naszym wychowawczyniom, że miały ogromnie dużo szczęścia i otrzymały wychowawstwo w naszych wspaniałych dzisiaj jeszcze szóstych klasach. Myślę, że nie daliśmy wam o sobie zapomnieć nawet w czasie wolnym od pracy. Byliśmy dla nich jak powietrze, które trzymało je przy życiu. Martwimy się, co prawda, jak sobie poradzą bez nas, ale liczymy na was, młodzi uczniowie, że będziecie kontynuować nasze dzieło. Nie bądźcie pokoleniem znającym syna wszystkiego, a nie znającym wartości niczego. Pamiętajcie, że nie tak nieuszlachetnia, jak intelekt. Drodzy uczniowie, zakończenie roku szkolnego to ważny moment w waszym uczniowskim życiu. Podsumujmy więc wyniki całorocznej pracy. Poznajmy tych, których za pracę w roku szkolnym 2015-2016 wyróżnić trzeba w sposób szczególny. Panią dyrektor prosimy o wręczenie nagród i świadectw z wyróżnienia. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam na początku, zakończenie roku większości czasu wstrzymania. Wręczenie tych nagród, wyróżnień i jak strzelone maski. Ale zanim to nastąpi, bardzo bym prosiła pana burmistrza, który ufundował nagrodę dla najlepszej uczennicy, to już powiedziałam, że to będzie szkoły podstawowej w Karpaczu. Moje stypendium do dublażyków może przy tych majkach 2016. Niemniej jednak dla uczennicy klasy 6 ja zaraz przeczytam dla kogo, ze zespołu szkół w Karpaczu, szkoły podstawowej w Karpaczu, stypendium burmistrza Karpacza za wyniki w nauce osiągnięte w drugim semestrze roku szkolnego w wysokości 700 zł. Doceniam dotychczasowe osiągnięcia, życzę dalszych sukcesów, wytrwałości w realizacji zamierzonych celów oraz dużo radości i niezmiennej pogody ducha. Emilia Ludy, gratuluję. I jeszcze list gratulacyjny, który bardzo mocno wierzę w to, że uda się zamienić również na stypendium. W uznaniu za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne uczniowi zespołu szkół w Karpaczu, Szkoły Podstawowej w Karpaczu, serdeczne gratulacje. Doceniam dotychczasowe osiągnięcia oraz zaangażowanie w życie kulturalne zarówno szkoły, jak i miasta. Życzę dalszych sukcesów, wytrwałości w rozwoju talentów artystycznych, radości oraz niezmiennej pogody ducha. Piotrek Marciniak, gratulacje.